Olej kupiony z oferty na AliExpress od polskiego sklepu. Okresowo można go kupić za 107 zł za 5-litrową bańkę. Porównujemy zmierzoną lepkość z deklaracją producenta. Różnica dość wysoka w 40. No szczerze mówiąc, to ten rozjazd 8% budzi pewne wątpliwości i zapala lampkę kontrolną. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Dziś na stole mamy olej silnikowy, który budzi niemałe emocje, Total Quartz Ineo ECS 5W30. Produkt dobrze znany, dostępny w wielu sklepach, ale ten konkretny egzemplarz został kupiony na AliExpress za 107 zł. Przesyłkę otrzymaliśmy od Jacka, widza kanału. Do próbki dołączył dokumentację, zdjęcia opakowania, kartę produktu, czyli wszystkie niezbędniki. Cel główny odcinka to sprawdzenie autentyczności oleju. Do rozwiązania jest zagadka, czy parametry tego oleju pokrywają się z tym, co znajdziemy w karcie handlowej tego oleju. Podobny temat był już podejmowany raz na tym kanale. Odsyłam Was do odcinka numer 159. Sprawdzaliśmy wtedy również ten sam olej Total Quartz Ineo First ECS 5W30. Były trzy próbki wtedy, m.in. olej nowy opisany jako oryginalny, ponieważ po weryfikacji kodem QR pojawia się potwierdzenie oryginalności, oraz olej nowy opisany jako nieoryginalny, ponieważ po weryfikacji kodem QR mimo licznych prób pojawia się brak potwierdzenia oryginalności. Próby wykonywane były dla dwóch 5-litrowych baniek. W bazie mamy wyniki dla tych olejów, widma tych olejów, wykorzystamy to wszystko do porównania i zwiększymy tym samym prawdopodobieństwo trafnych wniosków. Jacek w swojej wiadomości podkreślił następujące kwestie. Olej kupiony z oferty na AliExpress od polskiego sklepu. Okresowo można go kupić za 107 zł za 5-litrową bańkę. Oferta była linkowana na przykład na Pepperze. QR kod nie przechodzi weryfikacji apką. Znalazłem też na jednym ze zdjęć w opiniach bańkę z tym samym numerem pod kodem QR, co na moim egzemplarzu. Jednak butelka wygląda naprawdę dobrze, sklep był polecany. Oczywiście test miałby zweryfikować oryginalność oleju. Pewnie jego parametry można by odnieść do tych już badanych. Testował pan już ten olej na swoim kanale. Może być tak, że tamten pochodzi z tej samej dystrybucji, w której QR kody z jakiegoś powodu nie przechodzą weryfikacji. Przechodzimy zatem do testów. Badany olej posiada następujące parametry. Wyświetlam kartę oleju. W pierwszej kolejności sprawdzimy parametry lepkościowe, następnie porównamy widma w podczerwieni dla sprawdzonego oleju. Zobaczmy, co deklaruje producent. Lepkość w 100 stopniach 10,1 mm2 przez sekundę, lepkość w 40 stopniach 56,3 mm2 przez sekundę, olej klasy 5W30 w standardzie ACAC2, z założenia niskopopiołowy, energooszczędny i w pełni syntetyczny. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Najpierw pomiar lepkości oleju świeżego. Równolegle w tle rejestracja widm w podczerwieni. Zapraszam. Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 51,7 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 9,6 mm2 przez sekundę w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 174. Porównujemy zmierzoną lepkość z deklaracją producenta. Różnica dość wysoka w 40 stopniach na poziomie 8% oraz umiarkowana na poziomie 4% w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wyższy o blisko 4%. No szczerze mówiąc, to ten rozjazd 8% budzi pewne wątpliwości i zapala lampkę kontrolną. W pierwszej chwili myślę sobie, coś jest na rzeczy. No ale dokładnie taki sam olej badaliśmy już w przywołanym wcześniej odcinku. Porównujemy dzisiejszy wynik z tymi, które były wcześniej i jaka wtedy wychodzi zgodność. Zgodność z przedziału 2 do 5%, czyli jest już zdecydowanie lepiej. O co chodzi w takim razie z tym rozjazdem w stosunku do deklaracji producenta? Otwieram deklarację z odcinka numer 159.
Deklaracja z dzisiaj, uwaga, zagadka. Znajdź różnicę, 5 sekund minęło. Jakie rozwiązanie? Lepkość w 100 stopniach taka sama, wskaźnik lepkości taki sam, natomiast lepkość w 40 stopniach ewidentnie w jednym miejscu pomylona. Zamiast 53,6 mamy podaną wartość 56,3. Co więcej, błąd dotyczy również wskaźnika lepkości. Jeśli lepkość oleju wynosi 56,3 w 40 stopniach oraz 10,1 w 100 stopniach, to wskaźnik lepkości nie ma innej opcji, musi mieć wartość 169. Z kolei jeśli lepkość w 40 stopniach wynosi 53,6 oraz 10,1 w 100 stopniach, to wskaźnik lepkości ma wtedy wartość 179. Biorąc to wszystko pod uwagę, korygujemy w tabeli wartości zadeklarowane i wtedy zgodność wychodzi bez większych zastrzeżeń. Nie jest idealna, ale nie jest też bliska granicy 10%. Jest niższa niż poziom 5%. Takie rozjazdy obserwujemy wielokrotnie, zatem z punktu widzenia parametrów lepkościowych nie mam żadnych większych zastrzeżeń. Przechodzimy do podczerwieni. Podczerwień, czyli charakterystyczne pasma absorpcji dla estrów, dodatków antyutleniających, detergentów itd. Kształt widma zgodny z tym, co znamy z wcześniej testowanych próbek dla oleju Total ECS. Minimalne różnice, które mogą wynikać z innej partii produkcyjnej albo różnic instrumentalnych, przypomnijmy, widma rejestrowane były w różnym czasie. Nie ma śladów baz mineralnych ani nieoczekiwanych domieszek, wszystko wygląda wiarygodnie. Dla porównania wrzućmy na wykres jeszcze inny olej tego producenta w innej klasie. Widzimy, że te zmiany są dużo większe niż między totalem z odcinka numer 159 a tym, który dzisiaj badamy. Jakie zatem wnioski końcowe? Czy to oznacza, że mamy do czynienia z oryginałem? Z punktu widzenia parametrów fizyko-chemicznych tak, nie ma powodów do niepokoju, no ale kod QR i powtarzające się numery to już osobna historia. Tutaj powinien wypowiedzieć się producent. Pod filmem numer 159 pojawiło się wiele pomysłów, z czego może to wynikać. Dobrze byłoby to rozstrzygnąć raz, a konkretnie mając info od producenta. Tym bardziej, że nie są to odosobnione przypadki, chociażby przywołać ten komentarz spod ostatniego filmu. W poprzednim filmie właściciel napisał, że kontaktował się ze sprzedającym, opisując mu całą sytuację z kodem QR, otrzymał wtedy taką odpowiedź. U mnie wyskakuje podobnie, ale może być to zwyczajnie błąd w druku QR kodu. Każdy inny Total wskakuje normalnie, a mamy jednego dostawcę Totala od lat. Była też wtedy próba znalezienia rozwiązania u producenta, ale odpowiedź była nie do końca wyczerpująca. Dzięki dla Jacka za przesyłkę i pomysł na test. Jeśli ty też masz olej, którego jesteś ciekaw, zapraszam do kontaktu mailowego, zbadajmy go razem. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!